Cześć, dzień dobry. I to jest faktycznie dobry dzień, bo wczoraj dobrze zakończyło się spotkanie ćwierćfinałowe z Iranem. Polacy wygrali 3-2 i już za chwilę o tym meczu będziemy rozmawiali w studiu razem z Oskarem Kaczmarczykiem, ale nie tylko, bo będziemy łączyli się z różnymi innymi gośćmi. Dzień dobry, Oskar. No, dzień dobry, witam was serdecznie. Tak jak mówiłaś na zapowiedzi, mam nadzieję, że już wszyscy kawę wypili, bo wczoraj na pewno późno skończyliśmy, emocje były, naprawdę duże emocje i chyba na dzień dobry można powiedzieć, że ten mecz nam się bardzo podobał, nie? Dużo emocji, fantastycznej siatkówki momentami i najważniejsze, że zwycięsko. Nie, no bo jak państwo by nas zobaczyli dzisiaj rano, choć nieprzytomni byliśmy, jedno oko w te, drugie w tamte, to pierwsze co powiedzieliśmy, ale mecz, tak. Ale można było, Oskar, się tego spodziewać, bo pamiętamy też starcie z Iranem w Gdańsku. Mniej byliśmy zadowoleni, bo gorzej się to dla nas skończyło. Ale czy ty spodziewałeś się, że ten drugi mecz będzie równie zacięty z Iranem? Tak. Ta młodzież nam imponuje, o tym też powiedzieliśmy. Młodzież imponuje, to po pierwsze. Po drugie, my trochę deprecjonujemy Iran pod kątem takim, że tam jest zmiana pokoleniowa, ale grają naprawdę dobrze w tych rozgrywkach. Natomiast ja sobie jeszcze pokusiłem o sprawdzenie. 2014 rok, Mistrzostwa Świata 3-2 wygrywamy. 2016, Igrzyska Olimpijskie 3-2 wygrywamy. To są ciężkie boje. W 2018 na Mistrzostwach Świata się nie spotkaliśmy, ale na Igrzyskach w 2021 w Tokio spotykamy się ponownie i znowu jest 3-2, tym razem dla Iranu. Gramy mecz w Gdańsku i jest tiebreak. My nie możemy porównywać zespołów pod takim kątem, że ktoś tam w rankingu jest siódmy, to my się po nich będziemy przejeżdżać. Są zespoły, z którymi nam się zawsze gra ciężko. Niezależnie, czy tam jest Maruf, czy ktokolwiek inny, to tam zawsze ta drużyna gra z nami bardzo dobrze i my musimy się przyzwyczaić do tego, że mecze z Iranem w 90% będą tak wyglądać. Wiesz, że mi było gorąco, jak oglądałam ten mecz i było to spowodowane oczywiście tymi emocjami sportowymi, ale także tym, co ja czułam przed telewizorem, patrząc na to, co się dzieje na trybunach w Bolonii. To taka mała dygresja, zanim oczywiście przejdziemy do omówienia tych czysto sportowych rzeczy, ale zaimponowali mi Irańczycy tą oprawą i to tym, że w końcu nie polscy kibice byli najgłośniejsi w hali, mam wrażenie. No ja miałem okazję być kilkukrotnie na hali w Teheranie, to była namiastka. Ja kiedyś zainstalowałem aplikację taką, wiadomo, że ona nie będzie wiarygodna w 100%, ale pomiar decybeli, no to jak wchodziliśmy na parkiet, no to było 106, przy Kubiaku 120 i decybeli, więc naprawdę tam jest głośno. I myślę, że trochę wczoraj było odczuć, można było, że chłopaki odczuli to, bo na przykład ręce Marcina Janusza trochę drżały, bo nie byliśmy, to mecz o stawkę, bo to już jest... No tak, żal by było odpaść też na tym etapie, prawda? Przyjechać się do Bolonii i odpaść w ćwierćfinale, a dwa, że ta atmosfera nie była tym razem na naszą stronę, do czego my jesteśmy zwykle przyzwyczajeni. Dobrze, to jeszcze znów zanim do tych sportowych, bo połączymy się zaraz z Kubą Bednarukiem i będę prosiła was o ocenę szóstki, piątki, trójki i plus, chociaż mam nadzieję, że nie będzie ich dużo, ale no domyślam się, w którą stronę one mogą powędrować. Dwa słowa jeszcze o nowościach. Jak ci się podobało oglądanie siatkówki w takiej oprawie? Chodzi mi tutaj o ten parkiet. Parkiet podoba mi się bardzo. Dla mnie, jako kiedyś starego fana NBA, to jest takie, tak czuję się trochę jak na meczu koszykarskim i to tam gdzieś się mówiło o tym, że kolory mają znaczenie, żeby było widać piłkę. Nie przeszkadza to w ogóle. Fajnie, naprawdę parkiet wizualnie jest super. Natomiast jeśli chodzi o operatora, o tą kamerę, która jeździ w trakcie akcji, jeszcze nie wiem, czy ten pan, który tym się zajmuje, to ma zmysł do tego, żeby zająć zawsze tą najdłuższą akcję w secie, żeby ona jeździła i nic nie było widać, to ja bym go powiesił za te dwa okrągłe i niech on sobie tak jeździ za każdym razem, jak to nie pokazują. To jest absolutnie do wyrzucenia. Fajnie, że czasami pokazują z tej naszej perspektywy takiej technicznej, ale to jest kolejna rzecz, którą trzeba ukrócić jak najszybciej. Dobrze, no czyli są plusy, są minusy. No dla nas oczywiście więcej plusów, bo ten mecz z Iranem wygrany. Jesteśmy w półfinale. W półfinale zagramy ze Stanami Zjednoczonymi. Co przed Stanami Zjednoczonymi poprawić? Czy poprawiać wiele trzeba? Jak nasza reprezentacja po tej krótkiej przerwie od Gdańska wyglądała? Chciałabym, żebyśmy teraz pooceniali sobie poszczególnych zawodników, których zobaczyliśmy wczoraj na parkiecie, a towarzyszy nam, tak jak już wcześniej powiedziałam, Kuba Bednaruk. Halo, który jest na wakacjach. I bardzo ci, Kuba, dziękuję. Bardzo ci dziękujemy, że zgodziłeś się z nami połączyć. Ale pięknie, czyli jednak jest słońce na tych wakacjach. Jest, wczoraj lało, dzisiaj słońce jest idealnie nad polskim morzem. Gorąco wieje zimno,
Myślałem, że jesteś na ogródku w Radomiu, ale... Bardzo piękny kapelusz. Kuba, gorąco było wczoraj przed telewizorem, jak oglądałeś spotkanie z Iranem? No myślałem, że nas złamią tym czwartym, a jednak ten Semen na początku oszalał i poustawiał ten piąty set, ale bardzo dziwny mecz. Taki, jak nie wiem, Oskar, będziesz analizował pewnie to statystycznie, to ciężko ocenić całość, bo to każdy set oddzielne życie miał. Jak się zbierze wszystkie te sety do kupy, to nic tak specjalnie nie wynika, bo niby pierwszy łatwo, później była wygrana łatwa, przegrana łatwa, no tak to wszystko było jakieś dziwne. A oglądając czwarty set i to, jak Iran zaczynał rozjeżdżać naszych chłopaków na parkiecie, ja miałam wrażenie i bałam się, że to jest taka powtórka trochę tiebreaka z Gdańska. Nie wiem, czy wam też ten set przypominał trochę właśnie ten tiebreak, w którym wtedy w Gdańsku przegraliśmy i to tak sromotnie. No dobrze, że to się dobrze było w czwartym, ale po tym, jak się odrodził Abadipur po trzecim, gdzie go gościa nie było, w ogóle ten mecz był taki dziwny, popatrzmy na tego Abadipura, jemu trzeba dać piątkę czy szóstkę za ten mecz, ale w pierwszym secie czy w trzecim w ogóle gościu piłki nie skończył przez cały set, może jedną, a w kolejnym czwartym kończy wszystko, więc to jest taki szarpany mecz i nie wiem, czy możemy być zachwyceni, bo to oczywiście wynik, no bo wszystkim decyduje wynik, możemy sobie teraz gadać o różnych tam rzeczach, ale bo my przechodzimy dalej, to jest najistotniejsze, ale to nie było coś takiego ładnego dla oka i emocje emocjami, ale to powiedzmy w dwóch setach, a nie w pięciu. Ja się zgodzę z tym, że mnie się bardzo podobały dwa pierwsze sety. Było tam bardzo dużo walki, dużo siatkówki, dobrej siatkówki, natomiast później się ten mecz rozjechał, czyli to my albo w trzecim mocno naciskaliśmy na Iran, w czwartym to od drugiej akcji pierwszego, tam czwartego seta uciekły nam dwa przyjęcia i oni nas rozjechali, a w tiebreaku zaś my znowu dopadliśmy do gardła i już nie było tej walki. Natomiast pierwsze dwa sety były bardzo fajne i ja się czułem podekscytowany, jak dawno nie czułem się tak na meczu siatkówki. Mhm. Nie wiem, czy nie było to raczej spowodowane samą stricte jakością siatkarską, ale był wielki ładunek energetyczny. I tak jak Kuba powiedział, no, ten mecz miał wiele twarzy, ale trochę taki Iran jest od wielu lat. To jest zespół grający bardzo mocno na emocjach. W momencie, kiedy oni się zapalają, to gościu podbijający spod siatki, z linii środkowej, piłkę wystawia i środkowy gdzieś tam kończy magiczne ataki. Wtedy im wszystko wychodzi. Natomiast Abadipur ogólnie ma taką charakterystykę, że jak mu skasną oczy, bo to po oczach widać, to przestaje grać i przestaje kończyć. Natomiast jak jest w pełni skoncentrowany i taki w ogniu, no to wtedy jest niezwykle groźnym zawodnikiem. Wczoraj tym liderem był. My z kolei mówiliśmy o liderach, jeżeli chodzi o naszą kadrę. Bartek Kurek, Kamil Semeniuk. Rozmawialiśmy, Oskar, w ostatnim studiu o tym, że czekamy na moment, aż Bartek Kurek trochę nam zgaśnie, żeby zobaczyć, jak ta kadra zareaguje. Czy to wczoraj był ten moment? Zdecydowanie. I ja trochę się śmiałem, bo oczywiście tutaj nie jest... Że wykrakałeś? Nie, że wykrakałem. Ja nie chcę być alfą i omegą, że ja wszystko przewiduję, ale to było jasne. Zibir mówi, że to jest niemożliwe, bo Bartek jest w takim sztosie, że to się nie może wydarzyć. To się zawsze może wydarzyć. I to się może wydarzyć w bardzo trudnym momencie i my się musimy przygotować na taką sytuację, więc chwała za to, że my ten mecz wczoraj wygraliśmy. Natomiast ja jestem rozczarowany ogólnie, bo Bartek Kurek był w pewnym momencie do zmiany. Pojechaliśmy w trzech atakujących, szukamy odpowiedzi, kto jest zmiennikiem Bartka i w momencie, w którym Bartek był do zmiany, ogólnie Nikola bardzo fajnie prowadzi zespół, daje bardzo dużo takiego buforu bezpieczeństwa dla zawodników, czyli możesz grać słabiej, ja ci daję czas, żebyś się odbudował, to jest super, natomiast już w tym momencie my musimy też mieć odpowiedź, czy na przykład w półfinale Mistrzostw Świata któryś z atakujących wejdzie i rzeczywiście da odpowiedź, a tu musieliśmy przerzucać grę. Marcin Janusz dwoił się i troił, bo przerzucił całkowicie w pewnym momencie po złym otwarciu meczu przez Bartka w ogóle przestał nim grać i poczekał na fajny moment, w którym było bardziej stabilne przyjęcie, dał coś więcej w trzecim secie, zwłaszcza Bartkowi. Natomiast to był mecz, w którym Bartek od początku nie wszedł, I nie odbudował się. Znaleźliśmy rozwiązanie, natomiast ja bym też chciał zobaczyć, czy te ci zmiennicy, oczywiście zrobiliśmy podwójną zmianę i ona zafunkcjonowała tym razem, ale
Ale trochę się, ja nie chcę tego, nie chciałbym, żebyśmy byli uzależnieni od Bartka Kurka. Mamy już tak pełny skład, bo Bartek Kurek jest graczem fantastycznym. I ja nie mam nic, nie chodzi mi o to, żeby mi ktoś tego nie zarzucił, że ja nie widzę Bartka Kurka. Bartek Kurek jest liderem tej drużyny, ale my nie możemy się od niego uzależnić. My musimy wiedzieć, jakie są rozwiązania, kiedy Bartek nie wchodzi w mecz i nie potrafi się odbudować. Okej, ale mówisz w takim razie, że wczoraj nie do końca to widziałeś? No bo znaczy, wiesz, Nikola robił jednak te zmiany, tam się już później to już robił, zrobił działo. Podwójną zmianę, tak. Natomiast ten mecz trochę był bliźniaczy, tylko że w drugą stronę do meczu w Gdańsku, że to tym razem Iran popełni 40 błędów. W meczu już o stawkę. Oni mieli bardzo klarowną strategię ataku, czyli rżnąć po palcach i szukać tych palców i bardzo często się mylili. I trochę Iran nie umiał wygrać tego spotkania. Nie umiał wygrać, bo ja miałem wrażenie, że gdybyśmy mieli oceny takie bokserskie, to bym wskazanie na Iran dał w tym meczu. Natomiast oni za dużo się mylili i jakby znaleźliśmy odpowiedź, no bo wygraliśmy spotkanie, absolutnie. Natomiast w ataku nie dostaliśmy znowu odpowiedzi. Pojechaliśmy w trzech atakujących i, no i który jest tym drugim teraz? No jakby pokazuje Nikola, że Karol Butyn to na zagrywkę pojechał. Ale no, dużo było dyskusji jednak przed tym turniejem, kto powinien pojechać. No właśnie, tak. Ja byłam zaskoczona, że jednak jedzie dwóch, bo myślałam, że trener Nikola Grbić jakby tutaj da jasną odpowiedź, który z atakujących jednak zabrał i Łukasza Kaczmarka, i Karola Butryna. Ale dobra, wróćmy do Bartka Kurka. Jaka ocena za ten mecz z Iranem? Trójeczkę. Dałbym mu maksymalnie, ale tutaj, tak? Tak, to jedziemy. Było wszystko oficjalnie, byśmy to mieli w kamerze. Trójeczkę. Halo, Kuba. Ja nawet z minusem, i tu się zgadzam z Oskarem, że był do zmiany i to szybciej. Poza tym też nie bardzo rozumiem do końca wejścia Butryna i palenia go na śliwce na zagrywce, kiedy Bartek nie może przyterować, on miał w pewnym momencie chyba 600 zagrywek. I palimy Butryna na zmianie, chociaż on miał dwa razy przed i przerwał dwa razy, więc tego breaka dwa razy robiliśmy. Ale Bartek był do zmiany i to też nie wiadomo, czy to była taktyka od początku, że dostaje dwa razy na pojedyncze, w pierwszym secie dwa razy nie kończy. Na pierwsze pięć punktów w pierwszym secie Iranu Bartek chyba oddał trzy, bo jeszcze zepsuł zagrywkę. Więc zgadzam się ostatnio, żebyśmy nie popełnili błędu, to co robiliśmy z Leonem, czyli takiego modlenia się, żeby ten Leon odpalił w ćwierćfinale, w półfinale. Był to chyba moment idealny taki, żeby zobaczyć Karola na dłużej, bo ta podwójna zmiana to też chyba była przy 18-10, jeżeli dobrze pamiętam, przy takim dużym wyniku w tym sezonie. Więc ona taka raczej nie dawała na zmiany jakości, tylko na po prostu na chwilę odpoczynku, bo tam i Śliwek widziałem umierał i tam część chłopaków już oddychała rękawami. Ale takie 3 minus, bo praktycznie do końca meczu był na minusie, chyba w ostatnich 2-3 atakach na plus wyszedł, jeżeli tam Oskar masz to sobie statystykę, plus 4 ma. Plus 4. Ale przez większość meczu był na tym minusie, więc 3 minus. Ale to też jest słusznie, że zobaczmy, co się wydarzy, jak Bartka nie będzie. Ale Nikola go wytrzymał. Powinien jechać wcześniej, no więc Iran daje 3 minus. Dobrze. To ciężko zaczęliśmy. Tak, ciężko zaczęliśmy, ale to ja już chyba pójdę tym tropem. Marcin Janusz, spojrzałam na czat i kibice, też zresztą no, tak czytam takie głosy, że zadowoleni nie są z tego, co widzieli. Dużo o Marcinie Januszu rozmawialiśmy, dużo mówiliśmy o tym, jak trudne ma zadanie tak naprawdę, bo staje się od tak jedynką w reprezentacji polskiej i musi to dźwigać od początku. Ile wczoraj waszym zdaniem Marcin Janusz udźwignął, ile nie? 60 udźwignął, 40 nie. Okej. Okay. Kuba? Ja odwrotnie, nie udźwignął większości moim zdaniem i to zaufanie, które dostał od Nikoli, na razie się nie odpłata tak jakbyśmy się oczekiwali. Nie zgadzam. Nie zgadzam. Oczywiście nie ma łatwego życia, bo zostaliśmy się z tą nieprzyjmującym zagrywkę. No, to kolejny mecz, ja to zgłaszałem kiedyś, już chyba wskazałem ostatni chyba 8 meczów. Chyba w jednym meczu byśmy lepsi, tam dwóch powiedzmy, byśmy lepsi w przyjęciu, byśmy znowu przegrali tak przyjęcie w liczbach, więc na pewno nie jest to łatwe, ale mnie Janusz zaczyna grać może tak pod Nikolę chyba, czyli po prostu wybieraj tylko te najlepsze, decydujące momenty, że jak ci kończy jeden, to jedź go cały czas. Mi się troszeczkę rozjeżdża
jeżeli patrzymy na kwestię Ortena, bo ja zakładam, że Janusza traktujemy jako topowego światowego rozgrywacza. To jest facet, który wygrał Ligę Mistrzów, jest teraz podstawowym rozgrywającym mistrzem świata. Więc jeżeli my chcemy go porównać do Cristiano Ortena czy do Gianelliego obecnie, no to na razie jeszcze tego go nie ma uważam, że wczoraj był niedokładny przede wszystkim to, co miał i już później przy presji grał taką prostą siatkówkę, więc ja na dzisiaj też bym dał mu 3 minus, nawet takie 2 plus, bo ja od niego więcej może oczekuję, ale też go bronię, bo musi dużo biegać, bo to przyjęcie jest naprawdę... My mamy defensywnego przyjmującego, a to przejdziemy dalej pewnie, no ale my tych list nie robimy na przyjęciu. Oczywiście wszyscy będą na nas ryzykować, to jest normalne, że nas trzeba ryzykować, ale my tego przyjęcia nie dźwigamy. Na dzisiaj ja odwrotnie, ja mówię, że 6 dźwiga, 40 dźwiga. To ja teraz się rozwinę. To już od razu mówię, w całym turnieju Ligi Narodów mamy 42% w przyjęciu. Mhm. I jest naprawdę, tak jak Kuba powiedział, staliśmy się drużyną, której największym problemem jest przyjęcie zagrywki, gdzie 5 lat temu byliśmy czołową drużyną na świecie, jeśli chodzi o przyjęcie. I to jest też jakby podkładka po to, co chcę powiedzieć o Marcinie. Marcin był wczoraj niedokładny do Bartka. I ja mam takie wrażenie, początek było trochę za nisko i trochę za plecy do Bartka, ale ogólnie Bartek jest bardzo ciężkim zawodnikiem, bo Bartek potrzebuje piłki na siatkę i to jest zawsze dla każdego rozgrywającego bardzo trudne. Natomiast ja widziałem w pewnym momencie taką sytuację w czwartym secie, że zaczynają ręce drżeć Marcinowi do wystawy do tyłu. Przestaje czuć Bartka. Być może to jest tylko kwestia tego jednego meczu, natomiast nie wiem, takie jest moje wewnętrzne przekonanie, że zaczyna stresować się wystawą do tyłu do Bartka. Zwłaszcza, że Bartek nie grał dobrze. No właśnie, a grał do Bartka, właśnie, tutaj mieliśmy ten... Więc to jest jedno. Natomiast ocena rozgrywającego jest bardzo ciężka w skali globalnej, bo ja jestem obrońcą ogólnie rozgrywających i nie lubię zrzucania odpowiedzialności w 100% na odbicie palcami do rozgrywającego. Wybory to są zawsze, my jesteśmy mądrzejsi. Po wystawie, przed wystawą rozgrywający musi wiedzieć i on podejmuje decyzję i to zawsze jest coś, co można obronić albo co zaatakować. Marcin ma w tym meczu 38% przyjęcia i ciągle szuka piłek na czwartym, piątym metrze. My mamy sytuację, zaczynamy ten mecz, dwie piłki dograne i te piłki powinny być piękną parabolą na środek do siatki. Jedna jest płaska za jego plecy, gdzie on musi szybko się korygować pozycję, wystawia niedokładnie. W czwartym czy trzecim secie dogrywamy freebola zamiast na środek, to dogrywamy płasko na czwarty metr i on biegnie, spada z bloku, nie freebola, dogranie po bloku. Biegnie szybko i źle wystawia tą piłkę. Gdybyśmy odcięli sytuacje, w których to nie on do końca zawalił, tylko ktoś przed nim zawalił, do tych, w których on rzeczywiście popełnia błędy, to tych piłek nie było aż tak dużo. Wybory, uważam, że na przykład... bardzo umiejętnie schował Bartka na początku tego meczu. Mhm. I w momencie, bo ja sobie ten mecz jeszcze dzisiaj rano tutaj na kanapie oglądałem, żeby być tu naprawdę przygotowanym. Widzę Państwo, to jest nasz ekspert. Ósma rano, Oskar siedzi i ogląda tak raz jeszcze Polska Iran. Czeka do momentu, w którym ma dwa dobre przyjęcia i wtedy gra do Bartka. Nie ryzykował piłek trudnych. Szukał tego momentu, dobrego momentu na to, żeby ten Bartek wrócił. Bartek na chwilę wrócił, później znowu się zaczęły mijanki. Środkowi z Mateusz Bieniek pierwsze dwie piłki dostaje z trzeciego metra, bo musi dać mu Marcin piłki, bo kiedy ma mu dać, jak my nie mamy przyjęcia, nie przyjmujemy. A to jest jakby wczorajszy mecz. Natomiast główna część moja jest taka, że my bardzo szybko zmieniamy perspektywy. Bardzo szybciutko. Jesteśmy mistrzami w tym. Przypominam, że jeszcze przed Ligą Narodów od razu budujemy rozgrywającego. Kuba mówi oczywiście, Gianelli, Christensen, oni grają po 7 lat w tej reprezentacji. Tak. I to, że tak mamy traktować Marcina Janusza jako topowego rozgrywającego, bo wygrał Ligę Mistrzów, ale to dalej jest początek jego dużej kariery i ja widziałem wczoraj drżące ręce, widziałem to, że nie do końca był dokładny, ale summa summarum to nie jest tak, że się rozjechał w tym meczu. Miał słabszy moment w trzecim secie i końcówkę czwartego i tam środek czwartego, jak do momentu podwójnej zmiany. Nie było tak źle. Daję mu trójeczkę, żeby oficjalnie było. Dobrze, a teraz możesz wziąć szósteczkę, myślę, śmiało, bo mamy na linii gościa, który ewidentnie wczoraj był bohaterem tego meczu, Kamil Semeniuk. Halo, halo, dzień dobry, Kamil, słyszymy się?
Dzień dobry, wszystko słychać, tak? Cześć, no to dobrze, że to słyszałeś. Cześć, Kamil. Takie intro tutaj zaproponowałam. Kamil, dzień dobry. Powiedz mi proszę, jak się spało? Jaka to była noc tak naprawdę po tym meczu, po tym horrorze z Iranem? No, ciężka i krótka. Nie, no oczywiście tiebreak nie za bardzo na naszą korzyść, jeżeli chodzi o regenerację i odpoczynek na kolejną fazę tego turnieju, no ale cóż możemy zrobić. Najważniejsze, że gramy dalej, jesteśmy ciągle w grze o najwyższy cel, jakim jest turniej. A słyszałem, że udało wam się przestawić trening, bo mieliście już być w autobusie chyba, tak? Tak. Wstępnie gdzieś był planowany trening na godzinę 11, ale tutaj udało się jakoś to przesunąć, bo tak naprawdę chyba po naszym treningu nikt nie miał wchodzić na halę do godziny 16, więc była taka możliwość, żeby ten trening przesunąć i no super, że się udało, bo myślę, że na 11 no ten trening raczej by no nie mógł się odbyć. Kamil, to zaraz jeszcze podpytam o ten mecz z Iranem, ale skoro padło i o treningu i no w ogóle o tym, co dzieje się w Bolonii, bo na słuchy dochodziły takie, że tam dzieje się bardzo dużo, ale chyba nie do końca tak, jak profesjonalni sportowcy by sobie to wyobrażali. Czy ty możesz nam tak z pierwszej ręki powiedzieć, czy coś się poprawiło w Bolonii pod kątem organizacyjnym? Czy w końcu o was zadbali, bo FIVB oczywiście wydała oświadczenia i tak dalej i miała się przyglądać, sprawdzać i oczywiście zadbać o to, żeby było lepiej, ale czy faktycznie coś się poprawiło, czy dalej jest marnie? To znaczy na pewno początkowo, jak przyjechała każda z reprezentacji, mogła dużo narzekać na to, jak zostaliśmy ugoszczeni. Niektórzy tam nie dostawali posiłków, jak chociażby reprezentacja Iranu nie dostała kolacji. My też po przylocie do Bolonii nie dostaliśmy klasycznego obiadu, tylko dostaliśmy owoce i chyba tosty, więc no, pozostawia to troszeczkę do życzenia. Hala treningowa zwana szklarnią też myślę, że nie ma co się dużo na nią w ogóle włowić. To jest jakieś nieporozumienie, ale na szczęście już jesteśmy w półfinale i każdy trening już od tego momentu będziemy mieć na hali meczowej, więc poza tym początkiem myślę, że już do niczego nie ma co się przyczepić. Super. No dobra, to wracamy na parkiet, na ten wczorajszy i do meczu z Iranem. Kamil, no my będziemy ciebie chwalili za ten mecz, ale trzeba przyznać, że mecz był piekielnie ciężki. Ja bym chciała się ciebie zapytać o czwartego seta. Jak to wyglądało tam z perspektywy, już z tej bolońskiej perspektywy? Co się stało, że gdzieś ten mecz się rozjechał i tak naprawdę mówisz, że to była krótka noc, a mogliście sobie zapewnić to, że ona będzie jednak ciutkę dłuższa i dosyć i szybciej po prostu dojechać do tego hotelu? No tak, generalnie to spotkanie było takie szarpane. Raz my wygrywaliśmy zdecydowanie seta, raz reprezentację Iranu. Jeżeli chodzi o tego czwartego seta, to myślę, że gdzieś na początku uciekły nam jakieś łatwe piłki, gdzieś łatwe przyjęcie nam, myślę, zapunktowało i straciliśmy punkty w przyjęciu. Gdzieś prosta wystawa, gdzieś piłki sytuacyjnie też za bardzo nie funkcjonowała. No ale też dużo, myślę, szczęścia reprezentacji Iranu, gdzieś gra w obronie odbijali, myślę, że każdą częścią ciała i potrafili z tego punktować w kontrataku i to nas troszeczkę może gdzieś tam no ucięło nam skrzydła i taką chęć do walki z nimi, ale myślę, że najważniejsza jest nasza postawa w tiebreaku, że właśnie po tym, że w czwartym secie nas zlali, wyszliśmy w 100% zmobilizowani, tak naprawdę nie mieliśmy też nic już do stracenia. 15 minut ciężkiej walki i myślę, że udowodniliśmy w tiebreaku, że to zasłużył na to, żeby być w tym półfinale. Mm-hmm. A jesteś w stanie powiedzieć, co zadecydowało? Bo rozmawiamy tutaj w studiu o tym, że ten mecz w pewien sposób był podobny do tego w Gdańsku i tutaj ta szala zwycięstwa tak naprawdę mogła się przechylić w jedną i w drugą stronę. Czy jesteś w stanie powiedzieć, co twoim zdaniem zadecydowało, że to ostatecznie no, wy byliście lepsi od tego Iranu i to wy awansowaliście do półfinału? No myślę, że na pewno w najważniejszym chyba momencie zaczął funkcjonować blok, który gdzieś tam przez całe spotkanie gdzieś tam troszeczkę kulał. Przytrafiły nam się też kilka obręb, z których potrafiliśmy wyprowadzić skuteczne kontrataki.
Myślę, że to był jeden z elementów, który tak naprawdę decydował o tym, kto wygrał tego tiebreaka. Bo tak jak mówię, przez całe spotkanie gdzieś te piłki w obronie nam uciekały. Atakujący, no był ciężko było go zatrzymać, naprawdę miał bardzo, bardzo dużą skuteczność, ale na szczęście udało się go w tiebreaku gdzieś złapać. On sam już później też popełniał błędy i myślę, że to był taki myślę, najważniejszy element tego, że wygraliśmy. Kamil, bardzo skromnie jak zwykle, bo 7 punktów w tiebreaku zdobyłeś. Także byłeś bohaterem tego tiebreaka, ale... Ale mamy fajne foto. Nie wiem, czy ty widziałeś, Kamil, już, jeżeli moglibyśmy poprosić reżyserkę o wrzucenie pięknej fotografii, która z myślą o tobie, Kamil, została stworzona. Mamy ją, czy nie mamy? Mnie ona zachwyciła dzisiaj z rana. Pan siatkarz. Po prostu. Kamil, widziałeś to zdjęcie, czy nie? Nie, jeszcze nie. Pierwszy raz widzę. Agent 0013. Jak ci się podoba? Nie, no bardzo miłe, ale tak naprawdę to ja myślę, że to cała drużyna dała maksa i to cała drużyna wygrała, nie tylko ja w tej grze. Dobrze, dobrze, tego będziemy się trzymali. Kamil, słowo jeszcze o kibicach i o atmosferze. Z racji tego, że my nie jesteśmy na miejscu, wy tego doświadczacie. Czy to się czuło, czy wczoraj jednak to spotkanie było tak trudne, że ciężko było się skupić też na tym, co dzieje się dookoła? A działo się, mam wrażenie, dużo. No, prawdziwy kocioł tam był w hali w Bolonii. No tak. Ja szczerze mówiąc, będąc na boisku, nie wiedziałem, czy jesteśmy w Bolonii, czy gdzieś w Iranie, bo naprawdę kibice irańscy dopisali, licznie byli na trybunach, a wiemy, jak oni potrafią kibicować. Ciężko było się na boisku porozumiewać między sobą, gdzieś na czasach z trenerem ciężko było się usłyszeć. Więc no, jeszcze gdzieś dudni w uszach ten hałas z wczorajszego spotkania. Ale fajne doświadczenie. Ja jeszcze nie miałem okazji grać przeciwko, że tak powiem, kibicom irańskim, więc dla mnie fajne doświadczenie i no, najważniejsze, że wygrano. No to chyba to ci służy, co? Taki doping agresywny irański, patrząc na statystyki. No, ja lubię, jeżeli jest właśnie hala wypełniona kibicami, tak jakby powiedzieć, przeciwnej drużyny i ją uciszyć. To jest naprawdę fajne uczucie. No, wczoraj się udało po ostatniej piłce usłyszeć taki, znaczy no, była cisza na hali w końcu. Kamil, to co, ostatnie pytanie już pod kątem Stanów Zjednoczonych. Ja wiem, że wy zazwyczaj mówicie, dobra, na spokojnie, no dajcie nam ochłonąć po tym meczu z Iranem, ale noc minęła, widzimy się już w programie porannym, więc może kilka słów nam powiesz, jak wy będziecie przygotowali się na Amerykanów. No myślę, że nic tutaj szczególnego nie powiem. Na pewno będziemy się przygotowywać jak do każdego innego spotkania. No, reprezentacja Stanów ma podstawowego rozgrywającego, który na pewno inaczej prowadzi tą grę niż chociażby Tuaniga w poprzedniej fazie interkontynentalnej. Więc na pewno trzeba będzie się skupić na tym, jak taktycznie gra rozgrywający. Reszta składu się praktycznie nie zmieniła, więc wiemy, co grają, wiemy, że są naprawdę dobrymi zawodnikami technicznie wyszkolonymi. Myślę, że głównym elementem, który może tak naprawdę zdecydować, to oczywiście będzie zagrywka. Jeżeli ona nam pozwoli ich odrzucić od siatki, to na pewno ten pipe, który u nich naprawdę bardzo dobrze funkcjonuje z Defalco i czy to z Russellem, to na pewno nam pomoże gdzieś tam ich przełamać i przechylić tą szalę zwycięstwa na naszą korzyść. No a my będziemy za to trzymali kciuki. Bardzo dziękuję ci za rozmowę. Dobrego dnia życzę. No i powodzenia. Dobrego treningu. Powodzenia, Kamil. Kamil Semeniuk, dzięki wielkie. Dziękuję. Dobrze, my wracamy. Kuba, pytają się fani, czy ty jesteś na Rodos, bo chyba tak, nie wiem, czy twój anturaż tak wskazuje na to, że tak pięknie jest? Jest takiego drineczka z parasolką mi brakuje. Nie no, czekaj, 10:30 jest. Dżentelmen, dopiero po 12. Po 12. No dobrze, panowie, no to wróćmy do tych ocen. Już jak wywołałam Kamila Semeniuka, ja rzuciłam, że szóstka, no bo wydaje mi się, że Kamil był najsolidniejszym wczoraj takim punktem naszej kadry. Nie wiem, czy wy się ze mną zgodzicie i też szóstki dacie, czy będziecie oszczędniejsi. Już Kamil się rozłączył, to
To ja piąteczkę. Możecie szaleć. Ja piąteczkę dam. No 5 plus, bo za tiebreaka musi dostać wyżyny. Ekstra plusy. Ekstra, tak. Natomiast kurczę, ja miałem, mam bardzo ciężko chyba to wyjaśnić. Oglądam mecz i trochę Kamil dla mnie jest szary. Taki nieprzypominający Kamila z półfinałów, finałów plus ligi, nie z Ligi Mistrzów, tylko gra. Oczywiście tiebreak fenomenalny. Później patrzę w statystyki, kurczę, no gościu zrobił plus 11. Mhm. Ta zabrana połówka z tej oceny dla mnie jest to, że w momencie, w którym trochę mi brakuje tej takiej złości sportowej, którą pokazywał wcześniej. Znowu jest drugi mecz, bo był już taki moment ze Słowenią, gdzie Bartek zgasł. Ja jakbym bardzo chciał zobaczyć tego Kamila, który wchodzi. No dobra, to do mnie. Mhm. I tego mi tu by zabrakło w tym meczu, natomiast ogólnie, no i oczywiście przyjęcie, które trochę kuleje, chociaż nie było źle, ale tiebreak, no 7 punktów w tiebreaku, on wygrał sam tego tiebreaka tak naprawdę, więc no może Śliwek mu trochę pomógł. Bardzo dobry występ, ale cóż jest ten moment, cóż jest ten moment, żeby Kamil stał obok Bartka ramię w ramię i pokazywał, jak nie on, to ja. Okay. Tego mi brakuje troszkę jeszcze. A może po prostu Kamil nie jest takim zawodnikiem? Jak znam Kamila, jak jeszcze był, nie od takiego. Ale już naprawdę wiele lat minęło zanim jak ja go poznałem. I rzeczywiście Kamil był takim trochę cichym zawodnikiem, cichym mordercą, ale już Ale widziałeś już to zdjęcie, tak, pan siatkarz? Tak, tak, to, trochę tak. Ja to kupuję. Natomiast ten sezon pokazał już, że w momencie, kiedy naprawdę drużynie się pali, to Kamil stawał przed, to chodźcie za mną. Mhm. I tego ja nie widziałem wczoraj. Natomiast jeszcze jest dla niego czas na pewno. Okay. No ja właśnie mam odczucie, oprócz, że tak trochę mogliśmy właśnie na Kamila, ale to może ten tiebreak tak mi trochę, wiesz, gdzieś przyćmił, ale z drugiej strony to, co Kuba mówi, no na to spotkanie możemy patrzeć naprawdę set po secie, właśnie, jak o oddzielnym spotkaniu tak naprawdę. Kuba, a ty się zgodzisz z Oskarem, czy będziesz Kamila bronił i dajesz pewną szóstkę? Ja to Oskarowi powiem to co mi tłumaczył z Januszem, czyli dajmy mu chwilę, żeby Kamil się poczuł, żeby się Kamil poczuł jak w klubie i moment taki, że widzi troszeczkę pożaru na prawej stronie, to przyjdzie na to czas, że podejdzie i powie, słuchajcie, ma innego mieć koszulkę z akcji i powiem teraz wszystko do mnie, a koszulkę kadry teraz wszystko do mnie, więc nie jest to tam go, tak jak Oskar mówi, że to nie jest facet, który jest duszą towarzystwa i to nie jest misiek Kubiak, to nie są te charaktery. Ale to jest facet, który uratował nam mecz i dlatego to wszystko dostaje ode mnie dostaje stawka z głów, o tak, stawki z głów. Bo jakbyśmy zaczęli tego odwrotnie, tego pewnego teraz byśmy go przegrali po prostu i ten cios ułożył się od tego 4-1. Tam dobrze mówię 4-1, 5-1 chyba nawet. Tym Kamila chyba 3 punkty, 2 bloki, będzie godzina nad atakiem, więc ja mu daję szóstkę, oczywiście brakuje, ale to już Oskar do większego takiego dyskusji, dlaczego my tak słabo zjeżdżamy tym przyjęciem, że my jesteśmy zadowoleni, jak zawodnicy mają 40 parę %. To już jest dla nas okej, okay. Więc tutaj jest na pewno jakiś tam mały problem, ale Kamil robi to, co ma robić. Ja dlatego wygraliśmy mecz dzięki niemu, dlatego ode mnie szóstkę dostaję. I fajnie. Zostajemy przy przyjęciu, przechodzimy do Olka Śliwki. Ile, nie panie? Nie wiesz? Ja też nie wiem. Nie bo wiem. Ja bym mu dał szóstkę. Później patrzę, przyjęcie, no nie. Ale to dopiero jak drugi raz oglądałeś? Nie mogłem spać przez tą ocenę dla Olka. Bo prawda dla mnie jest taka, że Olek wczoraj na przykład w ofensywie, to pierwszego seta wygraliśmy tylko i wyłącznie dzięki Olkowi. I Olek dla mnie wkomponowuje się bardzo mocno w system gry tej drużyny, mimo że jest bardzo mocno hejtowany i rozumiem to. Jemu brakuje przyjęcia. On musi przyjmować, żeby być naprawdę topowy w tej drużynie, być pewniakiem 200-procentowym. I ja nie mogę mu dać czwórki, bo uważam, że zagrał wczoraj bardzo dobre spotkanie, natomiast to przyjęcie jest już takie newralgiczne u niego na przekroju dłuższym niż jeden mecz. I dodatkowo dorzucę jeszcze, bo będziemy za chwilę ośrodkowych,
No jedną obronę w tej szóstce to wypadałoby mieć. No. I to już mówię nie tylko o Olku, ale ogólnie o drużynie, bo to, że my skaczemy równym podwójnym blokiem, a gościu jedzie górą i tam się zmienia odchylenie tego kąta jego ataku, tego Amina, to jest metr w lewo, metr w prawo. No jedną trzeba łyknąć piłkę. Dlatego nie mogę mu dać szóstki, ale uważam, że Olek wczoraj zagrał bardzo dobre spotkanie. Nie, trochę odseparowuję przyjęcie, bo już się przyzwyczaiłem do tego, że jednak jest newralgiczny w tym punkcie. Natomiast ogólnie mnie bardzo podoba się, Olek jeszcze ma takie momenty, że źle wchodzi w mecz i wtedy gaśnie, ale on jest takim klejem tam w tej drużynie. Mi się to bardzo podoba i dlaczego pasuje do systemu gry, bo to jest chłopak, który... Mamy dwie strzelby, tak? Bartek, Kamil, którzy muszą dostawać swoje piłki. Mamy Bieńka, który na pewno musi swoje atakować. Drugi środkowy to są środkowi, którzy każdy by chciał atakować, ale oni są w stanie się schować, bez ataku grać dobrze. A Olek jest takim zawodnikiem, że jak dostanie 10 piłek, to mu nie przeszkadza. Jak ma dostać 30, to jest gotowy na to. I dla mnie on pasuje do tego systemu. Wiem, że tam jest komentarzy mnóstwo, że to przez Zaksę, po znajomościach. Nie, on pasuje do systemu gry, tylko musi zacząć przyjmować. To jest jakby coś, co musi poprawić. Daję mu piątkę. Dałbym mu szóstkę, bo uważam, że grał bardzo dobre spotkanie, a po prostu przyjęcie już zaczynam wpisywać w ramy Olka Śliwki. No. W oddzielną rubrykę Albo właśnie. Jaka ocena z RODO spłynie dla Olka Śliwki? Ja 4+, bo to wszystkie argumenty, które mi dał, powiedział Olka, się zgadzam, tylko ja mówię piątki, po prostu przez te argumenty. No, Olek, w pewnym momencie graliśmy nasze lewe na ich prawe, bo pierwszy set to chyba, nie wiem, czy oni skończyli jedną piłkę na lewym, a 8-9 skończył Amin. A mieliśmy problem z zatrzymaniem tego Amina i to duży. A nie dotykaliśmy go na bloku, a jak dotykaliśmy na bloku, to nie dotykaliśmy w obronie. Więc tutaj ta rola naszej czwórki też, nasza czwórka też musi troszeczkę unieszkodliwić najlepszego atakującego z drugiej strony. A więc ta czwórka plus i naprawdę 30% u Olka to jest wynik bardzo przeciętny. Więc ta czwórka plus, ale w ofensywie, tylko ja go będę bardziej zliczał od tych właśnie spokoju. Ja też do końca nie wiem, bo mieliśmy takie momenty, że on dawał radę na zagrywkę, a teraz jest dwa razy już wjeżdża na zagrywkę za futryna. Więc tutaj się zastanawiam, ta zmiana, ale czwórka plus, a szóstka by była, jakby się utrzymał ten poziom z początku meczu. Słuchajcie, a skoro jesteśmy w ogóle przy przyjmujących, to teraz sobie tak myślę, bo jeżeli chodzi o atak, no to tutaj Nikola Grbić przedstawił skład, czyli Łukasz i Karol. Do Bolonii poleciał oczywiście Olek, Kamil, Tomek Fornal, ale zabrakło tutaj Bartek Bednosz, a zabrakło Bartka Kwolka. Co wy na to? Kuba, mów, bo mi powiedzą później, że promuje swoich Kuba. Zawodników. Widzę, to jest naprawdę bardzo dużo czasu spędzamy na tym, kto będzie naszym teoretycznie czwartym przyjmującym. To jest coś, co wiemy. Nikola to widzi, na pewno komu jest potrzebne. My tego nie widzimy, bo my widzimy tylko kilka piłek dotkniętych na meczu, ale widzimy Kanadę, bo mówimy o polu z Kanady. Więc ja sam nie wiem, czy kogo bym wywodził. Tak, jeden bardziej lubi, bo jest przystojniejszy Bednosz, tamten powie, że jest fajniejszy Polek. To jest Nikola i naprawdę ten czas, my mówimy o facecie, co wczoraj znieśli z dwóch przyjmujących naszych, Fornal i Bednosz, czyli ci, którzy to rezerwowali. Weszli przy stanie, przy przegranym secie, no i tą całą akcję, no to Bednosz na to nie patrzy, to co opowiadałeś, Oskar, no to co wyprawił ten akcja Iranu, to była akcja mecz, bo leżąc na drugiej stronie jedną ręką na prawej i jeszcze środkowy gra sobie obok bloku. Więc ja, czy bym zabrał tego, nie wiem. Ja cały czas wychodzę z założenia, że Nikola chce drugiego Semena w postaci Bednoża. Chce po prostu mieć jeden do jednego podobnego zawodnika. I wychodzę z założenia, że on tak decyduje. A reszta, słuchajcie, naprawdę, Fornal dostał wczoraj 5 razy piłkę, 5, Bednoż 3. My mówimy o takich zmianach, my mówimy o szóstkowych zmianach. No to tak, Kuba, masz rację, bo generalnie my doprowadziliśmy do takiej sytuacji, nie chcę już sześciu nazwisk zrzucać, ale że my mamy w reprezentacji Polski w piłce nożnej jako napastnika Lewandowskiego, Messiego, Mbappe, Ronaldo i kogoś tam i my musimy kogoś skreślić, a nie da się grać na 5 napastników. Mhm. To jest nasz problem na ten moment. To, co zdziwiło mnie, że Bartek nie jedzie, zdziwiło mnie Kwolek.
Z drugiej strony zacząłem się zastanawiać, dlaczego. Po pierwsze, argumenty dla mnie z tym Bartkiem Bednożem, że trzeba mu dać szansę, że jak go już się odetnie teraz, w tym momencie, to już nie dojedzie do mistrzostw świata. Rozumiem. I tak jak Kuba mówi, zgadzam się z tym, że on szuka 1-1. Mhm. Nawet nie wiem, czy nie chciałby grać parą Bednoż-Semeniuk, bo jednak to tu dalej to mogłoby się sklejać. Natomiast no na ten moment od początku programu mówimy o jednej rzeczy, czyli kuleje nam niesamowicie przyjęcie i Bartek Kwolek obecnie jest, wiadomo, że to nie są, jeden do jeden nie da się tego powiedzieć, bo liczba tych przyjęć jest całkowicie inna, no ale Bartek Kwolek ma 57, a następny jest Tomek Fornal 47, a jeszcze no piwko. No właśnie, więc dlatego, wiesz, tutaj więc pojawia się pytanie. Dla mnie, jeżeli mamy rozmawiać o czwartym przyjmującym, to na ten moment szukałbym przyjmującego, bo na razie to mamy wszystkich średniaków, a nawet poniżej średniej. I Bartek by się tu pasował, ale rozumiem to, że budujemy drużynę na Mistrzostwa Świata i temu Bartkowi, czy sam tu apelowałem o to, żeby nie skreślać Bartka, więc dla mnie, do mnie trafia to. Z drugiej strony, to jest ta cała bolączka, bo tego się nie udało od wielu lat ogarnąć, że przydałaby nam się kadra B, tak? Czy żeby Nikola Grbicz nie miał tego problemu, czy jakiś taki obóz, w którym siedzi grupa ludzi, żeby nie argumentował nam tego w ten sposób, że ja biorę Bartka Bednoża, mimo że wiem, że nie jest gotowy, że jak ja go teraz już odstrzelę to on już nie dojdzie do mistrzostwa. On powinien być grupa ludzi młodych. Ale okej, to jest grybanie. Ale poczekaj, no ale była taka kadra beza Witala, tak naprawdę mam wrażenie. No tak. Zobacz, nie, która grała no, w Chicago trochę. No, no, to... no tak, to no, zgadza się, tylko że właśnie to jest ten problem, że już część zawodników pojechała do domu, bo to są koszta, tak? No trzeba tak utrzymać tych zawodników, trzeba zapłacić halę, trzeba hotel, jedzenie i to gdzieś z umarło. Prawdziwa kadra B to jeszcze, Kuba chyba prowadził kadrę B swego czasu, tak mi się wydaje, jak dobrze pamiętam. Ale jest jeszcze, nie? Nie. Nie? Nie, to było U27. Okej, okay, ale była kadra OB, na przykład Andrzej Kowal prowadził, ale to już... Tak, ale żeby, nie uwersjada. Tak, żebym się nie rozpłynął w tej kwestii. Mam i ja rozmawiałem z Bartkiem Folkiem trochę na temat tego, jakie jest podejście. Jego podejście jest super, czyli ja dałem z siebie wszystko, jestem gotowy dalej walczyć, świetnie. I on rzucił coś, co ja już miałem w głowie. Bo dzisiaj patrzymy na to w ten sposób, że Bartek pokazał swoją wartość na tych rozgrywkach, ale on miał za sobą bardzo słaby sezon. Mm-hmm. I ja nie wiem, czy to nie jest zapłata też trochę tego, plus to, że jest trochę inną, ma inną charakterystykę niż na przykład Bartek Bednoż, tak? Bo Kwolo dla mnie to jest alternatywą Śliwki. Mm-hmm. Czyli kiwne, nabije, od czasu do czasu walnę mocno. Natomiast to nie jest taki typowy przyjmujący, który każda wysoka piłka, to ja jadę po palcach. To jak nie jest Semeniukiem i nie jest Bednożem. I szuka, wydaje mi się, że Grbicz, co jest naturalne, bo taka jest siatkówka, tak? I w moim przekonaniu chyba tam pytanie w głowie Nikoli jest, czy Śliwka, czy Kwolek? Tak to mi się wydaje, że to się rozgrywa, a na ten moment Śliwek po prostu... No jest, jest i wczoraj zagrał bardzo dobre spotkanie. Nie wiem, czy się Kuba zgodzisz. No taki ma pomysł Nikola, że zawsze wiesz, dobierasz sobie dwóch rozgrywaczy innych, dwóch atakujących innych, środkowych dobierasz i budujesz skład. Więc oni sobie wybrał te dwie pary. Naprawdę to jest coś, co możemy podważyć i to możemy obronić sami ze sobą się kłócąc. Więc to jest taka, no nie Bartek walczy. Szkoda tych dwóch tygodni, masz rację, bo teraz chłopaki wracają, nie mają z kim trenować, bo kim na skończył swoje rozgrywki. Nie ma z nikim, kto w pale, żeby posiedzieć, potrenować, bo to jest tak, te dwa tygodnie to będą różnice, bo oni tam przerwę będą mieli i przygotowania znowu. No ale teraz pytanie nadal, czy Bednoż dostanie kolejną szansę, bo na co on tam pojechał? W sensie, bo on musi coś pokazać jeszcze Nikoli, ale no to ma pokazać przy 18-10. No tak. No wiesz, ja już jadąc tutaj zastanawiałem się nawet o tym, tylko że to już byśmy musieli strzelać, no, a nie można było w 16 pojechać do Bolonii i zapłacić tych dwóch gości po prostu za pobyt, bo Bartek Bednoż dla mnie oczywiste jest to, że tak wchodzi przy 18-10, kiedy już jest pozamiatane i on nie będzie miał swojej szansy w tym turnieju. Chodziło o to, żeby był na treningu, podotykał piłki, żeby był w tym takim jakby cyklu treningowym, to wziąć Firleja, wziąć Bednoża, żeby ich było do pary w odbijankach i niech zapłaci związek za dwóch dodatkowych gości, bo tu się leży problem, bo ja rozumiem, naprawdę rozumiem tą argumentację, że Bartek nie dość, że nie trenował, to teraz znowu dwa tygodnie nic. Kumam, ale tu w takim trzeba było znaleźć rozwiązanie. A tu chodzi, podejrzewam, o nie wiem ile, 10 tysięcy złotych, 15 tysięcy za jedną osobę na taki turniej.
Pytanie, czy to faktycznie realnie można zrobić, bo wiesz, no... No, ale przecież oni nie muszą spać w hotelu z reprezentacją Polski. No, nawet lepiej by było, żeby nie spali. Jedliwe obiady. A na trening przecież mogły wpuszczać drużyna, tak? Czyli no, no były rozwiązania, które może nie wiem, może na przyszłość trzeba rozważyć, bo tutaj tak... Mamy problem i zgadzam się z Kubą i ogólnie to od początku, jak Nikola został trenerem, że jego największym problemem, od początku to mówiłem, jest ogarnięcie tematu przyjmujących, gdzie de facto mamy jeszcze trochę luzu, bo nie ma Leona. Mhm. A za rok to już jak Leon będzie, to już w ogóle będziemy sobie wyrywać włosy. Ja już sobie wyrwałem, myśląc na ten temat. Ja bym wolała, żeby moje zostały na miejscu, więc przejdę do kwestii, do pozycji, która jest o wiele mniej newralgiczna, właściwie wcale, do środkowych, gdzie myślę, że mamy sytuację jasną i klarowną. Chciałabym, żebyśmy ocenili trzech środkowych tak naprawdę. I zacznę od tego, który... No, dla mnie zrobił fantastyczną zmianę i gdzieś tam tchnął w ten polski zespół moc, czyli Karol Kłos. Po raz kolejny. Po raz kolejny to jest... Nie, Karol jest na tyle takim pozytywnym człowiekiem, że jemu chyba każda rola w tej reprezentacji pasuje, chociaż i myślę, że nie każdy by zawodnik się na to zgadzał. No, który raz mam ci pokazywać, że wchodzę i gaszę pożar, tak? Mm-hmm. No, wszedł, zrobił wszystko, co trzeba. No. Nie ma zagrywki. Na ten moment jakoś... Coś, co kiedyś, co jeszcze w lidze pokazywał, naprawdę miał mocną zagrywkę, tutaj nie robi krzywdy za dłużej, natomiast w bloku no, jest zdecydowanie najlepszy. Ja chciałbym... Dlaczego nie wychodzi w pierwszej szóstce? No właśnie, być może to jest koncepcja Nikoli pod takim kątem, że trzeba najpierw zagrywać, a później blokować. Mhm. Nie wiem, no tu są pewnie plusy i minusy, ale no, koncepcja strażaka się sprawdza. Wchodzi, zawsze Karol daje swoje. To są te takie trenerzy sobie tak trochę badają, tak? Czyli na przykład sprawdzam najpierw, czy Kochan mi wejdzie w trakcie meczu i coś wniesie. Sprawdził Karola. Karol dał 2-3 razy dobrą zmianę. To taka rola pasuje. Tak ja to widzę. Co więcej, bo nie wiem, czy Kuba chciałbyś o tym powiedzieć, ale... Dobrze, bo Kuba ma towarzysza. Dawaj. Kuba, tylko przerzuć na drugą stronę, bo nie widzimy. Co, tu masz papugę? Ojej. To byłaś specjalny. No to proszę cię, Kuba, przedstaw kolejnego gościa tego programu. Stefania. Przyjaciółka wszystkich tutaj. Przyjaciółka wszystkich. Wszyscy ją głaszczą, wszyscy ją lubią, bo to jest pies taki, który nie kocha, ale kocha tych wszystkich, którzy podjął drapu za uchem. A ty będziesz drapał Karola za uchem? Ja też nie wiem, co można byłoby zrobić lepiej, wchodząc, ale teraz tak się zastanawiam tak, że... Nikola wie, że Karol zawsze wejdzie. Masz rację, że on szuka cały czas i daje kolejną szansę Kochanowi. Mówi, masz daje ci odrodzić, daje ci, chociaż wczoraj na serwisie teraz odpalił. Biegnie sfrustrowany chodził, bo wydaje mi się, że coś tam było ze dwie mijanki na pierwszym tempie i taki sfrustrowany troszkę chodził, kręcił się, bo to też tego środka nam brakowało. Oczywiście to, że też bierze z tego przyjęcia, ale my też mam wrażenie, że Kochan tych rozwiązań na pierwszym tempie ma więcej niż tylko jeden i haty, bo oni chodzą praktycznie tylko dwa rodzaje pierwszego tempa. Bardzo mało grają innych rzeczy, bo Kochan uwielbia te zejścia, najścia, wrejścia. Przecież ten Kochan ma naprawdę mnóstwo tych rozwiązań na ataku, bo to nie jest facet, który na typu Bieńka, że on idzie na wysoką jedynkę i leje po 9 meczu nad blokiem, tylko on musi oszukiwać tych środkowych. Więc ja daję po 6, a tym środkowym dwóm daję po 3, bo były momenty, że oni się kręcili i dużo nie dawali, a Karol... Nie, bo to jest gość, który w ogóle, ja sobie zapytałem, że na prezydenta powinien iść, bo to jest facet, który wchodzi i pierwsze co robi, my nie możemy tego Amina złapać. Ucieka nam pod tą prawą rękę, ciężko się go broni, bo on takie petardy leje po tym kosie i te piłki się nie kręcą, taki flotuje te ataki. Nagle wchodzi Karol i pierwszy to przymyka mu ten kosik. Dodatkowo atmosfera jest taka, nie wiem, jak Karol wchodzi na imprezę, to wszyscy się uśmiechają. Tak jest, on to ma. Więc ja mu daję 6, a tym dwóm środkom daję 3, no bo nadal my tu mamy problem. Oczywiście to pewnie się wiązało z tym, że jeżeli Francuzi grają, nie wiem, przepraszam, Amerykanie grają z Brazylią i kończą na tam 60 paru procentach przyjęciu, chyba de facto nawet prawie 70% przyjęcia, no to Christian sobie może bawić się pierwszym tempem pipem. Myśmy się nie bawili i też pewnie tutaj to są goście, którzy nie dostają z piłki w ataku, ich nie będzie w meczu. Tak jest, tacy to są środkowi, oni muszą też być w meczu.
A Karol jest w meczu wtedy, kiedy on jest na boisku, jego to cieszy. Więc ja daję szóstkę daję Karolowi, bo nie wiem, co można byłoby zrobić więcej, żeby dostać lepszą ocenę. A dwóm chłopakom daje po trójce, no bo jednak mimo wszystko no brakuje. Tobie też, Oskar, brakuje? Jak wyglądają twoje ceny? Nie, do końca się z Kubą zgadzam. No i tutaj oddzielnie, bo rozumiem, tak, dla Mateusza Winka trójka nie, i trójka nie, zgadzam się z Karolem, szóstka, no można lepiej zagrywać, bo Karol jeszcze ma tutaj jakieś... Ale w piątym secie, Oskar, w piątym secie to Karol jest chyba na zagrywce i my odjeżdżamy na 5-1. Tak, no ale widzisz, no to dlatego trzymam to też z Bieńkiem. Bieniek zagrywa w trzecim secie 6 razy z rzędu na przykład, tak? Nie robi asów. W drugim secie można do niego się przyczepić, bo idzie i zagrywa regularnie w libero, tu bym gdzieś się przyczepił. Tak jak mówię, oglądałem jeszcze raz ten mecz, bo doszło do ciekawej sytuacji. Moja perspektywa już od jakiegoś czasu była taka, żeby ciągle gadamy o tym bloku Mateusza Bieńka, ale tak zacznę to. Bieniek, Kurek, Semeniuk czy Kochanowski, Janusz, Śliwka? Który pakiet jest lepszy do blokowania? I Bieniu oczywiście nie płaci cenę za to, że jest w tym pakiecie lepiej zagrywających, więc jego tam nie może być, no ale Bieniu zawsze był pod siatką w momencie, kiedy ta gorsza trójka zagrywała. A drugi środkowy zawsze zbierał plony właśnie z tej trójki. Bieniek, Kurek, Semeniu. W tym meczu Nikola zamienił pozycję środkowego i Bieniu grał teraz przy rozgrywającym, tak? Czyli powiedzmy na pozycji lepiej blokującego w teorii siatkarskiej. I de facto na samym końcu wchodzi Karol Kłos i dla niego nie ma znaczenia, gdzie gra, i tak ma od razu szybciutko czapy. Bieniu ma znowu jedną tylko czapę i on mówi, dobra, siadam dzisiaj i oglądam. Przez 3 sety Bieniu jest ramię w ramię przy swoim skrzydłowym. Raz go tam powiedzmy wyrysowali, że nie był idealnie, ale był dobrze ułożony. Dopiero od czwartego seta, kiedy nam się powaliła trochę gra i sprzerzucili grę na środku trochę przy Bieniu, troszkę się pogubił. Natomiast nie możemy mieć pretensji do środkowego, w którym jest najwyżej jak się da, a naprawdę jest wysoko, ramię w ramię, ustawia dobrze dłonie, a Amin nad nim atakuje. Tu już środkowy żaden na świecie nie zrobi już nic lepiej. I ja dla mnie Bieniu to jest taki balans między 4,5 i 5. Zaczął źle w ataku. Ale to też znowu powrót do tego, że Janusz szukał tej piłki z nim, bo były wszystko trzeci, czwarty metr. Ogólnie Bieniu sobie z tym radzi. Trochę były te piłki za nisko, więc też trochę obronie Bienia. Na samym końcu kończy na 6, na 9, 67%. Zagrywał 18 razy, miał kilka serii na tej zagrywce. Nie mam powodu, żeby się przyczepić do Bienia, naprawdę. Co do Kuby Kochanowskiego, to tu maksymalnie, co można mu dać, to 4. Też bym się skłaniał raczej ku trójce, bo fajna zagrywka, naprawdę fajna zagrywka wczoraj, ale w bloku go brakuje. No i atak skończył 1-5, za ten atak zleciał, tak? 2 bloki miał Kochan, tak? 2 na środku, jeśli się nie mylę. Więc, ale to był taki znowu przeciętny mecz Kuby. No i strażak Karol, który wchodzi, tak jak bardzo mi się podoba to powiedzenie, jak Karol wchodzi na imprezę, to wszyscy się uśmiechają. No. I wczoraj też się zaczęliśmy uśmiechać. No. Nie wiem, czy pełen uśmiech będziecie mieli ostatnią osobę. Paweł Zatorski sobie zostawiłam na koniec. Kuba, jakbyś mógł nam tylko hasło rzucić. 3 mniej. 3 minus z RODOS, Oskar. Czekałem, co Kuba pokaże. Nie skończy się chyba tak. Okej, czy Pawłowicz kawką odbija się ten ostatni sezon ligowy? Nie wiem. Nie, to jest kolejny mecz, w którym gra bardzo słabo. Albo słabo, no, bardzo słabo nie. Skończył Ebat Burnanim seta. Ma 33% w całej Lidze Narodów, bo musiałem się przygotować do tego, 39%. Ja jestem takiego zdania trochę, bo gdzieś to usłyszałem i w 100% się z tym zgadzam, że trochę Kuba Popiwczak nie wykorzystuje swojej szansy, bo Zaty otwiera drzwi. Mhm. Nie gra na tym poziomie, na którym, no, do którego nas przyzwyczaił w poprzednich latach. Powiem tak, do tej pory wszyscy akceptowaliśmy to, że Zaty nie broni.
Bo nie broni. Broni jedną, dwie piłki w meczu. Jest najlepszy na świecie, jeśli chodzi o drugi kontakt, wystawianie piłek sytuacyjnych, to ma dalej i chyba będzie miał zawsze. Natomiast jeżeli mamy libero, który przyjmuje na 40% i te piłki są płaskie, daleko, no nie gra dobrze. Nie gra dobrze. I to był bardzo słaby mecz. I to jest niestety trzeci lub czwarty mecz, którym poprzednio też dałem niską ocenę i tym razem nie mogę dać więcej niż dwa, bo te błędy, czwarty set zaczyna się od prostego flota, którego Zatti przyjmuje na drugą stronę i zaczyna się ta seria. No nie gra dobrze. Niestety bardzo mi przykro z tego powodu, ale tutaj też bym obciążał trochę. Wiadomo, że te strefy konfliktu i Iran naprawdę mocno zagrywa, no ale musimy od chłopaka wymagać naprawdę dużo. A tutaj na razie nam strefy konfliktu i ogólnie wszystko, co jest, jeszcze się muszę pokusić w którymś momencie policzyć przy jego przyjęciu w szóstej strefie, bo mam wrażenie, że tam jest po prostu obecnie bardzo źle. Dobrze, to no niezbyt... Ja pokuszę się, to co w głowie może być Nikoli, że Zatti wszystkie duże imprezy grał dobrze. No on ma to w szafce, ja nie wiem, czy to mówimy o tej reformie po Rzeszowie, czyli nie ma Kochana, nie ma Zattiego, Fabiana nie ma w kadrze, jakaś tam trąbka może... Znaczy kąska, to było powiedziane, ale zwróćmy uwagę, Oskar, pamiętasz dużą imprezę, żeby Zatti, tak, żeby Zatti nam nie odpalił. Nie. Zatti to jest ikona, ja już to jest i dla ja mnie... O tym mówię. Zatti jest też takim chłopakiem, jak powiedziałeś o Karolu, czyli nawet jeżeli nie jest, ja ostatnio powiedziałem, że jest zawsze pozytywny, zaczęliśmy się z tego śmiać, ale chodzi o to, że on zawsze wprowadza bardzo dobrą atmosferę i daje spokój. Bo to, co Zatti ma też bardzo dobrego i to trzeba go bronić, że nawet jeżeli przyjmuje, nie wiem, skończyli na nim seta, asem, to on wstaje, oczepuje się i gra dalej tak samo, jest zawsze taki sam. I to jest bardzo duży, niepoliczalny plus dla drużyny, że Zatti daje ci spokój wewnątrz grupy. Ale no, jeżeli to już jest któryś mecz z rzędu, oczywiście, że my musimy patrzeć na to. Czy wiesz, czy na tym etapie to wystarczy, prawda? No bo... no, tak, no, oczywiście, ja się zgadzam z Kubą, że on zawsze grał dobrze. Zawsze grał dobrze duże imprezy. Miejmy nadzieję, że tak będzie dalej. Kuba Bednaruk. Kuba, ja wiem, że ty się już nie możesz doczekać, żeby pójść na plażę się poopalać, tak więc bardzo uprzejmie ci i popływać oczywiście. Bardzo ci dziękujemy, że byłeś z nami. Dobrego dnia. Dzięki, cześć, trzymajcie się. Cześć. Oskar, my kilka słów powiemy jeszcze o meczu z USA, chyba że chcesz coś dodać jeszcze po tym meczu z Iranem, na coś zwrócić uwagę, co gdzieś nam umknęło podczas przyznawania. Dużo już powiedzieliśmy. No, jeżeli mamy się do czegoś przyczepić, to przyjęcie. Zagrywka ogólnie w tym całym jest okej. W ataku mieliśmy słabszy mecz, bo... Zagrywka wczoraj jest okej? Tak. Ja myślę, że wczoraj to Iran podniósł poprzeczkę. Tak? Bardzo wysoko. No ale to zresztą też tak było w poprzednim spotkaniu. Że tak, bo tam naprawdę kilka dużych petard szło z naszej strony, zwłaszcza Kamila Semeniuka, który zagrywał dobrze, ale tam stał gościu i to wyciągał. Może gdzieś tam w taktycznie, tak jak mówię, na przykład Mateusz Bieniek w pewnym momencie zaczął zagrywać w środek boiska. Wciąż przyczepia się do Marcina Janusza, że to wciąż nie jest ta zagrywka, którą on może mieć. Na przykład pozytywny za aspekt, Karol Butryn tym razem wchodzi i nie psuje, bo poprzednich tam w meczach w fazie grupowej, jak wchodził na zmianę tylko stricte zadaniową, to psuł. Teraz już miał serię. Nie, jest okej. Okay. No, przyjęcie, jeżeli mamy coś poprawiać, przyjęcie i obrona, zwłaszcza w tej strefie szóstej, bo to, co mówiłem, no, mamy fajny, równy blok i Amin jedzie górą i my musimy jedną czy dwie piłki obronić. I to też trochę dla Zatiego. No Zatti obronił wczoraj chyba dwie piłki, jeśli się nie mylę. Trochę mało na libero, chociaż on zawsze nie był tym broniącym, był lepiej przyjmującym, ale w strefie numer... Poprawiliśmy obronę w strefie numer jeden. Tutaj i Marcinowi Januszowi nie wpadła taka fajna piłka, taka trudna piłka. Natomiast w tej szóstce no, trochę nam się za dużo jeszcze odbija. Oskar, powiedziałeś, że Kuba Popiszczak nie wykorzystuje swojej szansy. A o co w tym chodzi? W sensie, jak on miałby to zrobić? W sensie, w którym momencie nie wykorzystał tak, żeby gdzieś mocniej podgryźć Pawła Zatorskiego? Wiesz, z drugiej strony jakby no, to jest ten doświadczony zawodnik i Kuba też o nim mówi, który gra na wielkich imprezach. Tak. Tak? To ja powiem tak, mój punkt widzenia jest taki, gdzie można ugryźć Pawła Zatorskiego w obronie. I wchodzi Kuba Popiwczak, który gra fenomenalnie w lidze, w obronie. I jest nerwowy, sztywny, tu piłka mu się odbije, tam mu się odbije, tu ze dwa razy łatwo jej piłki nie obronił. I już największy argument sobie zabiera. Mecz ze Stanami, który pewnie zaraz do niego, uważam, że grał Kuba bardzo, bardzo dobrze. Końcówkę czwartego seta miał słabszą. Natomiast widać jeszcze u Kuby taką nerwowość.
to jest coś, co to jest niepoliczalne u Zatiego, który nawet jeżeli będzie miał ode mnie, przepraszam za to, ale 10 dwójek, to zawsze będzie wprowadzał ten spokój, taki naprawdę pozytyw, dzięki któremu koledzy z boku się dobrze czują, tak? On potrafi brać bardzo dużo tych negatywnych emocji na siebie, bo on sobie je mieli, uśmiecha się i idzie dalej. I to jest niepodważalne. Natomiast Kuba jakby jeszcze za nerwowo do tego wszystkiego podchodzi. Jakby nie wchodzi i nie robi swojej roboty, tylko ciągle przeżywa, tak coś trochę z boku przeżywa, że kurczę, to już jest ten moment, że ja chyba mogę zacząć grać jako pierwszy. I przede wszystkim, no jeszcze raz to powiem, nie wykorzystał, nie pokazał na razie nic w obronie więcej, co może pokazać. Bo tutaj uważam, że tu jest duża przewaga Kuby nad Zatim, ale tego nie widzimy. Tego nie widzimy, nie pokazał tego w tych meczach grupowych, a w przyjęciu no jest no o ten, na ten moment 13% lepiej niż Paweł Zatorski, więc czyli wygrywa w rankingu, w którym Zati powinien być lepszy. Okej, okay. No ale wiesz jak z tymi rankingami, z tymi tak, liczbami. Dlatego właśnie to chciałem przedstawić to w ten sposób, że jednak Paweł Zatorski nawet grając słabo daje ten spokój, którego na razie Kuba nie daje. No ja jestem ciekawa, czy wczoraj było spokojnie, czy nerwowo w domu państwa Konarski. Halo, halo, Dawid Konarski jest z nami. Cześć, dzień dobry. Cześć, witam serdecznie. Konar, siłownia zrobiona? Oczywiście, codziennie wstaję rano, robię. Dawid, powiedz proszę, no jak ci się wczoraj oglądało to spotkanie z perspektywy domowej kanapy? Oj, coś przerwało. A, słyszałeś pytanie, czy nie? Bo tak zawiesiłam głos. Pytałam się, jak ci się oglądało wczoraj ten mecz i tylko nie wiem, czy z perspektywy domowej kanapy, więc tak zawiesiłam głos. A, tak, no z perspektywy domowej kanapy, jak mi się oglądało, przyjemnie myślę. No, mecz był ciekawy, no, miałem też przyjemność obejrzeć to spotkanie z Gdańska, więc nastawiałem się, że to może być ciekawe spotkanie. Aczkolwiek liczyłem, że bardziej pewnie pokonamy zespół z Iranu, właśnie mając w pamięci to spotkanie w Gdańsku, ale było ciężko. Myślę, że z perspektywy kibica, jak oglądałem, fajnie, że był tiebreak, ale jeszcze lepiej, że go zaczęliśmy zdecydowanie lepiej niż ten w Gdańsku. To myślę, że 75% roboty zrobił Semen plus zepsute zagrywki Irańczyków i tiebreak był rozstrzygnięty na naszą korzyść. Ale spotkanie bardzo ciekawe, aczkolwiek no, nie graliśmy też bezbłędnie, ale zwycięzców się nie sądzi, jak to się mówi. No nie mów tak, bo ja właśnie chciałam poprosić cię o to sądzenie. Ciesz się, że nie musiałeś uczestniczyć tutaj, wiesz, w podnoszeniu tabliczek z ocenami, ale chciałam cię podpytać właśnie o to, co byś po tym meczu wyróżnił, jeżeli chodzi o reprezentację Polski, a co byś raczej przerzucił na tę stronę minusów i rzeczy do poprawy. Już Oskar powiedział dużo o przyjęciu i o obronie, ale może zwrócisz też na jakiś element gry uwagę, na którą nie zwróciliśmy tutaj w studiu. No myślę, że na pewno taki banalny element jak zagrywka, to na pewno możemy lepiej zagrywać. Mieliśmy parę asów, ale z tego co kojarzę, to chyba z trzy były takie po taśmie dosyć szczęśliwie, a dosyć sporo mieliśmy błędów i mało tej regularności, oprócz powiedzmy Bieńka w trzecim secie, gdzie było dosyć nerwowo do stanu chyba 12-11, szliśmy równo i później Bieńek wszedł na zagrywkę i odjechał. No i na pewno co troszeczkę może martwić, no to ten cały czwarty set. No Iran nam odjechał na początku gdzieś od 4-1, 5-1 i do końca seta nie potrafiliśmy zniwelować tej straty. No, trener się tutaj robił podwójne zmiany, wpuścił praktycznie wszystkich zawodników z kwadratu, a obraz naszej gry nie uległ poprawie, więc to na pewno było troszeczkę niepokojące. Aczkolwiek, jak mówię, później tiebreaka zaczęliśmy bardzo dobrze, to też pokazuje na pewno nasze dużo większe doświadczenie. No, Irańczyków można pochwalić na pewno za to, że ja jak zobaczyłem pierwsze spotkanie w Gdańsku, to tak po kawałku pierwszego seta mówię, dobra, to przełączam, nikogo nie znam oprócz Milada i to pewnie mi się tutaj tego nie wydarzy. I wróciłem i było 2-1 dla Iranu i tamten mecz powinniśmy przegrać tak naprawdę 3-1, a przegraliśmy dopiero po tiebreaku. No i cóż, no na pewno można było troszeczkę chyba więcej pograć środkiem z Bieniem, przynajmniej tak mi się wydawało, bo może tego przyjęcia nie mieliśmy perfekcyjnego, ale dobrą parabolą tak gdzieś na trzeci metr, a zaczęliśmy grać dosyć prosto i liczyliśmy, że nasze skrzydła sforsują ten blok irański i tak też to miało miejsce w większości przypadków. No na pewno Semen tu kapitalnie obijał rozgrywającego, nie pamiętam nazwiska, z numerem 18, ale
No też to jest akurat taki przykład, żeby nagrać rozgrywającego Iranu i ewidentnie pokazać, jak nie należy blokować kategorycznie, więc to... A mówi to ekspert. To... Słucham? Ekspert to mówi, także... A, no tak gdzieś ten blok mi zawsze gdzieś tak w oko wpadnie, więc... Więc na pewno nie był to jakiś super mecz. Też o dziwo dużo zagrywek leciało. Nie wiem, czy to było kontrolowane w Pawła Zatorskiego. I tak różnie z tym bywało, z tym przyjęciem. Tylko no, Iran, no, nie wiem, czy to było dużo taktyki, po prostu wychodzili, zagrywali ile mają. No myślę, że też ta regularność ich była dużo gorsza niż w meczu w Gdańsku. No ale tak to chyba no, pokazuje, że to jest jednak dosyć młoda drużyna, tak samo atakujący irański, no bardzo dobrze sobie radził parę piłek, no, naprawdę w kapitalnym, wysokim zasięgu. Później nagle jakieś kontrataki atakowane w półsiatki, więc to pokazuje, że oni na pewno mogą być groźni jeszcze w przyszłości, a my no mamy na pewno też nad czym jeszcze pracować, ale nasza docelowa impreza jest za półtora miesiąca bodajże i tam musimy grać swoją najlepszą siatkówkę. No już takie nie całkiem, 26 pierwszy mecz, więc miesiąc i kilka dni tak naprawdę nam zostało, Dawid. Ale wróćmy jeszcze do Ligi Narodów, no bo to przed nami i teraz przez dwa dni będziemy emocjonowali się, mam nadzieję, półfinałem, a potem finałem. Ty jesteś spokojny przed meczem ze Stanami Zjednoczonymi? Ja osobiście jestem bardzo spokojny. Poczekaj, czy jesteś spokojny, mając nadzieję na finał? O tak. I patrząc na to, co zobaczyłeś wczoraj na parkiecie. Znaczy oczywiście kibice te naszym z całego serca, ale no myślę, że półka będzie dużo wyżej postawiona teraz w półfinale. Amerykanie również z Christiansonem to jest też, myślę, spora różnica. Mecz grupowy graliśmy chyba z Tuanigą na rozegraniu, jak dobrze pamiętam, a Christianson na pewno jest dużo lepszy blokującym, dużo lepiej też zagrywa, co to na pewno da sporą różnicę. I cóż jeszcze, no rozegranie to wiadomo, jest to kapitalny zawodnik, więc będzie ciężko. Stany dosyć pewnie wygrały z Brazylią mecz przedwczorajszy. Więc będzie ciężko, no ale wierzę, że zagramy dobrą siatkówkę, a wynik myślę, że jest otwarty na teraz 50 na 50. Ale serduchem jestem oczywiście za naszymi i będę śledził. Super. Dawid, to zdradź nam proszę jeszcze, gdzie ty jesteś? Czy ty się budujesz? Czy to jest piwnica? Czy to jest siłownia w piwnicy? Czy w bunkrze? Nie, to jest sufit. A to jest taki sufit. Bo nasi widzowie, wiesz, zastanawiają się, czy jesteś bezpieczny na czacie po prostu, więc chciałam ich zapewnić, że jesteś i masz się dobrze i czekamy na ciebie tutaj w studiu. Zapraszamy serdecznie. Dziękuję, ale mogę zdradzić, że jestem bardziej bezpieczny. Jak ten betonowy budynek runie, to znaczy, że w Polsce już naprawdę źle się dzieje, ale swoją drogą... Ja bardzo lubię taki styl, więc sufit mi się podoba. Surowy beton. Bardzo ci, Dawid, dziękuję. A poczekajcie momencik jeszcze, bo ja wykorzystam jeszcze sytuację, bo słyszałem, że przenosicie się, więc tak jak w parapetuwie, żeby to też ja dlatego może nasze barwy były tutaj, to wykorzystam to, że jesteśmy z jednej bandy, to przekazuję tutaj, żeby też wisiała koszulka. Dobrze, a ja chciałam, wiesz, co mi się zawsze podoba, jak taki jeszcze uścisk jest dłoń. Tak, tylko w sumie nie zakontraktowaliście na 3 mnie, lata więc właśnie. W zawierciu. Tak. No i bardzo fajnie. Bardzo dziękujemy w nowej siedzibie. Mam nadzieję, że zawiśnie. Zawiśnie. Tak. Bardzo ci dziękujemy. Dawid, i tobie też dziękujemy, jeżeli jesteś z nami. Dobrego dnia i tak jak powiedziałam, czekamy na ciebie tutaj w Warszawie. Mamy nadzieję, że wpadniesz do studia. Dziękuję bardzo również i pozdrawiam serdecznie. Mam nadzieję, że następnym razem Otkar nie będzie się tak rozwodził i połączymy się szybciej, bo na pewno zajął troszeczkę więcej. Nie wiedziałem. On nie wiedział, to moja wina, przepraszam. Dzięki serdeczne, Dawid. Pozdrawiam. Dzięki. Do zobaczenia. No bo my tu tak gadu, ja powiedziałam Dawidowi, że połączymy się tak 35 po 40, bo przepraszam, okay. Przepraszam, słaba jestem w tym określaniu timingu, ale dobrze, będziemy zmierzali powoli do końca. Jeszcze dwa słowa o tych Stanach Zjednoczonych, rzućmy sobie w ogóle okiem na to, jak wyglądają pary półfinałowe Ligi Narodów, bo mamy taką grafikę. No my oczywiście skupiamy się na meczu ze Stanami Zjednoczonymi. Drży ci serce przed tym meczem, czy raczej nie? Nie, nie, nie. Ja podchodzę do tej ligi, do tego VNL-u bardzo tak w sposób stricte przygotowawczy do Mistrzostw Świata i cieszę się, że ten mecz my będziemy właśnie z Amerykanami grali, bo ja obejrzałem ten mecz trzykrotnie ze Stanami i uważam, że to był nasz najlepszy mecz, najtrudniejszy mecz, który wygraliśmy.
I jestem bardzo ciekaw, bo rzeczywiście, tak jak Dawid wspomniał, no wzmocnili się jeszcze Amerykanie na pozycji rozgrywającego. Będzie jeszcze trudniej, bo Christensen naprawdę dobrze zagrywa, gdzie my na razie kulejemy w przyjęciu, więc będzie ciężko. Oni mieli bardzo dobry atak. Nie potrafiliśmy zatrzymać ich ataku i uratowała nas nasza zagrywka. I jestem bardzo ciekaw, czy jesteśmy w stanie powtórzyć to spotkanie, bo my tam ich przełamywaliśmy tylko i wyłącznie wtedy, kiedy punktowaliśmy na zagrywce, bo nie mogliśmy ich zatrzymać, zwłaszcza na lewym skrzydle. I to będzie bardzo duży test, bo Amerykanie podchodzą do każdego meczu na 100%. I bardzo możliwe, że to będzie nasz rywal w półfinale, w finale, bo to jest zespół aspirujący w 100%, jestem tego przekonany, do medalu Mistrzostw Świata. I to będzie bardzo, bardzo wysokiej próby test. Ale jesteśmy gotowi, bo to, że na przykład tutaj gdzieś mówimy o jakichś negatywach, myśmy wygrali wczoraj spotkanie, tak? I jesteśmy w półfinale, gdzie zajęliśmy drugie miejsce w całej fazie kontynentalnej. Później przeszliśmy ćwierćfinał, bardzo trudny ćwierćfinał. My gramy dobrze. Mamy pole do poprawy, a to będzie bardzo, bardzo, tak jak powiedziałem, wysokiej próby test. Pokusisz się o wytypowanie wyniku? Oj, ja nigdy nie trafiam, ale 3-1 dla nas. No. Dobra. 3-2 ja obstawiam dla nas. I na koniec mam dla naszych widzów jeszcze informację, tylko pozwolicie, że będę zerkała, żeby tutaj nic nie pozmieniać. Masz Canal Plus Online? Jeżeli zamierzam kupić. No to absolutnie dla widzów kanału sportowego oferta specjalna. Szczegóły oczywiście widzicie tutaj u dołu. Promocyjna cena 20 zł przez pierwsze 3 miesiące. Tak więc jeżeli ktoś jest zainteresowany, to proszę klikać w link i szczegółów tam się dopatrzeć. Kochani, bardzo wam dziękujemy. Oskar, bardzo uprzejmie ci dziękuję. Godzinka 10 zleciała mi bardzo szybko. Również mamy dziękuję. Nadzieję, że wam również. Widzimy się w sobotę. Tak jest. No i trzymam kciuki za biało-czerwonych. Dzięki serdeczne i do zobaczenia. Dobrego piątku. Nie możesz oglądać kanału sportowego na YouTube? Nasze programy w formie podcastów znajdziesz w Empik Go.